Ponieważ zbliża się miesiąc Kartik, już za kilka dni, chciałem powiedzieć, czym jest ten miesiąc i dlaczego jest ważny dla Vishnuitów w tradycji Gaudiya. Miesiąc Kartik, jak sama nazwa wskazuje, jest 30-dniowym ślubem. Miesiąc Kartik jest 30-dniowym ślubem, który jest składany przez wielbicieli. Ten miesiąc nazywa się Kartik, również nazwany jest miesiącem Damodara. Nazwa Damodara bierze się stąd, że śpiewa się taką pieśń, która nazywa się Damodara Sztaka i stąd jest ta nazwa Damodar. Natomiast celem tego miesiąca jest zadawanie Śrimati Radharani. Śrimati Radharani jest boginią czystej miłości, czystego oddania dla Bhagavana Shri Krishny i ta miłość manifestuje się właśnie we Vrindavan. Czyli Radharani jest boginią Vrindavany i jej poświęcony jest ten miesiąc. Zazwyczaj wielbiciele w skrócie podejmują pewnego rodzaju zobowiązanie, nazywa się to Niyama Seva. Niyama Seva, czyli taka służba, którą wykonują w tym okresie, w tym miesiącu i zobowiązują się wykonywać jakąś dodatkową ekstra służbę, której zazwyczaj nie wykonują. Czyli mogą wykonywać jakieś dodatkowe, na przykład składać ślub, jakieś wykonywanie dodatkowej pudży albo ofiarowania lampek, albo jakichś modlitw, jakiegoś specjalnego poświęconemu temu studiowania pism świętych, czy też parikramów, czyli pielgrzymek dookoła świętego miejsca. Wielbiciele w większości przypadków, jeżeli ktoś jest w stanie, udają się do Vrindavany, do Vradży i tam odbywają pielgrzymkę, rozmawiają o rozrywkach Radharani i Kryszny, poznają te wszystkie miejsca i słuchają harikata. Kto obserwuje, kto przestrzega miesiąca Kartik? Ponieważ miesiąc Kartik, czy ten śluby składane w miesiącu Kartik są bardzo niezwykle gloryfikowane i bardzo pomyślne dla rozwoju sadaki na ścieżce oddania. One są polecane i opisane, polecane w wielu pismach świętych i opisane w Wedach i w Puranach. I dlatego wielu wielbicieli ich przestrzega. My przestrzegamy jako Gaudiowie, przestrzegamy tych nauk, które zostawił nam Mahajan Rasika Acharya Śrila Rupa Goswami Pad i podążamy tą jego instrukcjami w tym zakresie. W Bhakti Rasamrita Sindhu Rupa Goswami opisuje, że należy przestrzegać urdża wrata, tak to się to nazywa, i on opisuje to jako jedną z 64 kończyn, czy ang, ważnych kończyn czystego Krishna Bhakti. Urdża odnosi się do wewnętrznej energii wykonywania zabaw, czy lil Bhagavana. I Radharani jest znana jako Urdheshwari, czyli ona jest kontrolerką albo królową wszystkich mocy i wszystkich potencji, które zajmują się rozrywkami. Dlatego Gaudiya Vishnuici przestrzegają właśnie tych ślubów związanych z Kartikiem, aby zadowolić królową Bhakti, czyli Sri Radhikę, i aby odzyskać tą łaskę i możliwość, aby brać udział w tych wiecznych zabawach, wiecznych rozrywkach, wiecznych historiach razem z nią, jak razem również razem z jej ukochanym, czyli Priyatamą Syamą. W Stavamali Rupa Goswami mówi, że Sri Radha jest Ishtadevem miesiąca Kartik. Ishtadeva odnosi się do takiego głównego, dominującego bóstwa, czy wybranego bóstwa dla danej osoby. Czyli Ishtadeva jest tym bóstwem, który, czy tą formą Boga, tą formą przejawienia absolutu, którą dany wielbiciel wybiera jako swoją dominującą, czy też ma atrakcję do tej formy. I tym Ishtadevą, czyli wybranym, głównym, dominującym bóstwem miesiąca Kartik jest właśnie Radharani i ona jest tam określona jako Kartiki Devi, czyli bogini miesiąca Kartik. W Brahma Vivarcie Puranie opisana jest historia, kiedy Kryszna spóźnił się na spotkanie z Radhiką w Rajani Kunji i
Priyaji, czyli Krishna, został ukarany przez nią, przez Priyatamę, poprzez użycie Madhavi lat, czyli części drzewa Kadamba, którym ona związała go. Czy to liany w zasadzie chyba powinno być. Dlatego też Gaudiya Vishnuici wielbią Radha Damodara podczas miesiąca Kartik. Związane jest to właśnie też również z tą historią. Także w Bhagavad Gita Krishna, Bhagavan Sri Krishna mówi: ja jestem miesiącem listopad, grudzień, ponieważ te miesiące w Indiach są miesiącami księżycowymi, w związku z tym one nie do końca pokrywają się z naszym solarnym, słonecznym kalendarzem, w związku z tym miesiące zaczynają się od, liczą się od pełni do pełni, to nie zawsze się pokrywa z miesiącem słonecznym. W związku z tym miesiąc, którym Krishna mówi, że jest, to się nazywa Marga Shirsaham. On zazwyczaj przypada na okres listopad, grudzień. Zatem, jak wiemy, zawsze Shakti, czyli energia, jest przed Shaktimanem, czyli właścicielem energii. Zatem mamy zawsze Lakshmi Narayana, Sitarama, czy Radha Krishna. Dlatego miesiąc, który poprzedza miesiąc Kryszny, miesiąc listopad, który ma trwa w listopadzie, w okresie w części listopada i grudnia. Miesiąc Kryszny jest miesiąc, który trwa na części października i listopada i jest to miesiąc Kartika i dlatego znany jest również jako miesiąc Radharani. Jakie korzyści możemy odnieść z takiego ślubu? Dobrą korzyścią i jakkolwiek każdego ślubu, który przyjmujemy, jest to, że ich korzyść trwa pewien określony czas. Zwykłe śluby tę korzyść mają, zazwyczaj jest to tylko korzystne w ciągu jednego życia. Natomiast te śluby, które składane są jako śluby związane z miesiącem Kartik, mają takie korzyści, które wykraczają poza jedno życie. Nazywa się to Akshaya Phala i jest to opisane w Hari Bhakta Vilasie w 16 rozdziale, 54 werset. O tym mówię. Jest powiedziane tam, że nawet najmniejsza ofiara wykonywana podczas miesiąca Kartik, za najmniejszą ofiarę, która jest wykonywana w miesiącu Kartik, Krishna obdarza duchową formą i wiecznym i przebywaniem na Goloce Wryndawanie. W jaki sposób, kiedy i w jaki sposób możemy to przestrzegać takich ślubów? Wiemy, że jest takie powiedzenie, że jesteś tam, gdzie serce twoje, czy też znajdziesz się tam, gdzie znajdują się twoje myśli. Zatem nasze myśli, nasze serca, nasze rozmowy powinny być zawsze we Wryndawanie, we Wradży i wtedy w automatyczny sposób jesteśmy tam. To, o czym myślimy, determinuje nasze przeznaczenie. Zatem dla Gaudiów bycie we Wryndawanie, bycie uczestnikiem tych wszystkich historii jest naturalną praktyką, czy naturalnym pragnieniem, naturalną rzeczą, naturalną praktyką. My, oczywiście też jest tak, że jeżeli ktoś jest zakochany, to jego myśli w naturalny sposób krążą wokół ukochanego, ukochanej i tych wszystkich historii, wydarzeń, które jego dotyczą, miejsca, w którym on przebywa, zatem Wradża Wryndawana jest naturalnym miejscem dla nas, ponieważ naszym ukochanym jest Radha i Krishna. Inną rzeczą jest to, że w czasie miesiąca Kartik we Wryndawanie jest powiedziane, że są reprezentowane wszystkie święte miejsca, wszystkie święte rzeki, wszystkie święte jeziora i one tam są. Zatem udając się do Wryndawany, możemy skorzystać z tych korzyści, które są nam dane poprzez wykąpanie się w świętych miejscach. A ponieważ świętych miejsc jest mnóstwo i podróż pomiędzy nimi byłaby kłopotliwa, czasochłonna, może wręcz niemożliwa. Ta podróż do świętych miejsc mogła być kłopotliwa i może niemożliwa do wykonania, w związku z tym mamy taki specjalny miesiąc, kiedy te wszystkie święte miejsca, święte rzeki, święte jeziora są dostępne właśnie w tym miejscu. Te miejsca, ta obecność tam oczyszcza z grzechów tego życia i pozwala
i tą metodą, która oczyszcza z grzechów tego życia i oczyszcza naszą świadomość, jest właśnie wielbienie Rady i Kryszny we wryndowanie podczas miesiąca Kartik. Rupa Goswami cytuje Padma Puranę w swoim Bhaktirasamrita Sindhu i mówi, że Pan Hari nagradza radością i wyzwoleniem wielbiciela, który przestrzega ślubów Kartik poza Vraja Mandalą. Podsumowując to, Dziwa Goswami, podsumowując ten fragment Dziwy Goswamiego, Prabhupad w Nektarze Oddania pisze w następujący sposób. Jest to fragment 12 rozdziału Nektar Oddania. Jedna z najważniejszych ceremonii jest nazywana Urdża Vrata i Urdża Vrata jest obchodzona w miesiącu Kartik, październik, listopad. W miesiącach tych w świątyniach, szczególnie we Wrindawanie, obowiązuje szczególny program czczenia Pana w jego formie Damodara. Damodara odnosi się do Kryszny związanego sznurem przez Matkę Jasiodę. Jest powiedziane, że tak jak Pan Damodara jest bardzo drogi swoim baktom, tak również drogie im są miesiące znane jako Damodara albo Kartik. Szczególnie poleca się, aby służbę oddania podczas Urdża Vrata w miesiącu Kartik pełnić w maturze. System ten nadal jest przestrzegany przez wielu baktów. W tym okresie udają się oni do matury albo wryndawany i pozostają tam podczas miesiąca Kartika, aby pełnić służbę oddania. W Padma Puranie jest powiedziane, że Pan może ofiarować swojemu bakcie wyzwolenie albo szczęście materialne. Ale kiedy taki bakta spełnia jakąś służbę oddania, szczególnie w maturze, podczas miesiąca Kartik, wówczas pragnie on jedynie osiągnięcia czystej służby oddania dla Pana. Znaczenie tego jest takie, że Pan nie ofiarowuje służby oddania zwykłym osobom, które nie są poważne w stosunku do niej. Ale nawet takie niepoważne osoby, które w miesiącu Kartik pełnią służbę oddania zgodnie z zasadami w okręgu matury, odnoszą korzyść. I tyle Prabhupad na ten temat. Innymi słowy możemy powiedzieć, że wielbienie Radhy Damodara we Vraji podczas miesiąca Kartik ma tak niezwykłą moc, duchową moc, że ktoś natychmiast staje się kwalifikowany do tego, aby otrzymać błogosławieństwo czystego oddania, czystego bhakti od najbardziej miłosiernego Pana Bhakta Vatsali Shri Krishna, Bhakta Vatsali, czyli tego, który jest drogi dla, czy łaskawy dla swoich baktów. Zazwyczaj jest tak, że ten ślub zaczyna się w Ekadashi. Ekadashi w tym przypadku jest dzisiaj, czyli w niedzielę 1 października, albo ewentualnie w Purnimę, czy w pełnię, która następuje po nim, to jest kilka dni później. I tak opisuje to Hari Bhaktivinoda. Niektórzy wielbiciele zaczynają właśnie w to Ekadashi. I jeżeli ktoś zaczyna ten ślub w Ekadashi, czyli te kilka dni poprzedzających właściwy miesiąc Damodara, miesiąc Kartika, wtedy ta łaska, ta korzyść jest nawet większa. Możemy wykonywać wiele różnych służb, które wcześniej wymieniłem. Jeśli chodzi o reguły jedzenia, są też pewne reguły odnośnie jedzenia, w związku z tym każdy powinien starać się przyjąć pewnego rodzaju dietę czy restrykcję diety w tym czasie, które powinno trwać 30 dni i jakby minimalnym wymaganiem jest to, aby nie spożywać urad dalu. To jest chyba ten mały, żółty taki groch, którego chyba nie będzie chyba problemu, żeby nie używać. Natomiast są oczywiście, to jest jakby wstępny poziom, można wejść w kolejne jakby etapy, czyli takim drugim etapem będzie taka dieta, która oprócz niespożywania urodalu także unika marchewki, ulubionych potraw, smażonych potraw, asofetidy, miodu, w takiej tej czerwonej fasoli, oleju z gorczycy, pikli. I trzeci poziom jakby diety jest to, że spożywa się tylko jeden posiłek licząc w ciągu jednego dnia, czyli licząc od wschodu do wschodu, czyli spożywa się tylko jeden wysiłek. I to jest taka jakby najwyższy poziom diety. Dodatkowo zalecane jest, aby wykonywać którąś z dodatkowych służb i tych służb jest wymienionych 12 do wyboru, czy do miary możliwości można sobie kilka lub jedną wybrać, co ktoś jest w stanie zrobić i taka służba, taki ślub wzmacnia oddanie. Mamy tutaj listę
listę tych rzeczy. Czyli pierwsza rzecz, wstajemy o poranku w czasie Brahma Muhurty i ofiarowujemy Mangala Aratik. Drugą jest recytowanie Damodara Shtaki, wygłoszoną przez Satyavratę Muniego. Możemy ofiarować lampkę z ghee Radhe i Krysznie. Możemy przestrzegać celibatu przez jeden miesiąc. Możemy intonować 16, 32 albo 64 rundy Mahamantry Hare Krishna na koralach medytacyjnych Japa. Nie wiem, dlaczego akurat 16 tu jest napisane, ponieważ 16 jest jakby ogólnie przyjętym standardem, więc może dodatkowo 16, a może dla tych, którzy nie intonują 16 rund, ten ślub jest tutaj jakby dodatkowy. Więc można to w ten sposób potraktować. Można powiedzieć też inaczej, że dodatkowych jakąś określoną liczbę rund, którą obowiązujemy się powtórzyć. Możemy recytować różne asztaki czy modlitwy gloryfikujące Radę i Kryszny, na przykład Rashna, Rada Kryszna, Krypataksza albo Gopigita. Możemy słuchać, wymawiać albo rozmawiać o Bhagavad Gita, Srimad Bhagavatam albo o różnych rozrywkach Rady i Kryszny we Wryndawanie. Możemy codziennie śpiewać od 1 do 3 godziny bhajany, możemy wykonywać parikramy, czyli dookoła świątyni, czy dookoła bóstwa, jeżeli mamy taką możliwość. Możemy wykonywać specjalne, dodatkowo arati do tulasi, śpiewać i wykonywać parikram, czyli pielgrzymkę, czyli okrążanie tulasi. Możemy wykonywać wielbienie bóstw codziennie i zwiększyć to do maksymalnego poziomu, jaki jesteśmy w stanie wykonać. I ostatnia 12 możliwość to jest ofiarowanie lampki oliwnej, a jest złożonej tej lampki, która jest nasączona ghee albo olejem sezamowym, i utrzymanie jej palącej się w stanie płomienia, w stanie aktywnego płomienia niedaleko Takurji, czyli bóstw. I ostatecznie w ostatni dzień Kartik powinno się przestrzegać takiego ekadashi, które jest całkowicie, w którym całkowicie nie spożywa się wody, nawet ani jakichś innych potraw, czyli takie pełne ekadashi i bez jedzenia i bez picia. I także nie powinno się spać całą noc, śpiewając, czy intonując i tańcząc dla zadowolenia Rady Damodara. W dwadashi, czyli następny dzień, przerwanie postu powinno dokonać się, być dokonane przez danie jakiegoś daru czy darowizny dla wisznuitów i braminów i ofiarowanie im pożywienia. I tak powinno zakończyć się pełne wielbienie miesiąca Damodara. Na koniec należy też pamiętać o tym, że przed rozpoczęciem miesiąca tych ślubów związanych z miesiącem Kartik powinniśmy wielbić naszego mistrza duchowego i innych wielbicieli i poprosić ich o błogosławieństwa o to, aby wypełnić swój ślub sukcesem. I powinniśmy na koniec również powinniśmy wielbić mistrza duchowego, ofiarować mu pożywienie i to Maha Prasadam następnie rozdzielić pośród wielbicieli. Jakiekolwiek trudności i upokłoty mogą pojawić się w trakcie i mogą testować naszą determinację i wytrwałość, one są jedynie po to, żeby zwiększyć nasze oddanie i niezależnie od tego, czy powinniśmy pamiętać o tym, że cokolwiek się nie pojawi, to jest po to, aby zadowolić Radharani, więc za wszelką cenę, wszelkim sposobem powinniśmy starać się to wypełnić. Coś jeszcze tutaj sobie przygotowałem. No wiem, że Kartik, że w swojej Stavamali nie mam. Że miesiąc Kartik jest o tyle niezwykły, że on ten ślub trwa przez miesiąc. Zazwyczaj te wszystkie inne śluby, które posty i inne okresy wielbienia, które wykonujemy, czy święta, które obchodzimy, takie jak Janmastami, Ramnavami, Nishinkachasurdasi, Vamana Mahadvadasi i tak dalej, i tak dalej. One zazwyczaj trwają jeden dzień, ewentualnie pół dnia. W związku z tym
tam jakiś ślub postu, czy trwa tylko najwyżej pół dnia. Natomiast ponieważ Radharani jest Shakti, jest Sarva Shakti Mai, jest źródłem całej energii, zatem ten ślub trwa cały miesiąc, jest dlatego taki długi. Ten miesiąc właśnie służy temu. Także życzę Wam wszystkim łaski Radharani, podjęcia jakichś ślubów, wykonania, wypełnienia ich, zwiększenia świadomości Rady Kryszny, zwiększenia miłości do naszych ukochanych Rady Kryszny i w miarę możliwości zachęcam wszystkich do wybrania się do Wrindawany, zwłaszcza w miesiącu Kartik, który jest bardzo niezwykły, jest pełny wydarzeń, pełny różnych spotkań, pełny wielbicieli, pełny świąt i pełny niezwykłych doznań. Mam nadzieję, że w tym roku również zostanę pobłogosławiony tą łaską, że będę mógł się tam udać. Wybieram się tam pod koniec października, więc prawie w ostatnim momencie, ale jak to mówi się, że lepiej późno niż wcale. Zatem do usłyszenia i zobaczenia następnym razem. Jai, jai, Shri Radhe.